Jeżeli Bogu za coś dziękuję, to za poznanie Polski fantastycznych ludzi i miłujących, którzy mieli taką pasję w sobie życia. I oni wszyscy zginęli. 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow i tajnych do niego protokołów granicę wschodnią przekraczają wojska radzieckie, jednostki zmotoryzowane, piechota, siły powietrzne. Dla uspokojenia Polaków trzeba zniszczyć warstwę inteligencką. Liczby są tragiczne. W 1940 roku zostaje zamordowanych ostatecznie 21 857 Polaków. 1943 rok jakby ujawnił drugą warstwę tego, co nazywamy Katyniem. Obok morderstwa, monstrualnego morderstwa, także plan polityczny.